Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Jak te emocje trochę opadają, no to zdecydowana przewaga Falubazu. No tak, wychodzi po meczu. Wiadomo, że przed meczem idziemy na obiekt rywala, który też, to co mówiłem parę dni temu, no uważam, że do tych czasowych meczach nie jedzie na 100% możliwości. I uważam, że kiedyś to się pozmienia. Mogło być dzisiaj. Ale pojechaliśmy kolejne dobre zawody jako drużyna. Zawsze podczas 15 wyścigów jakiś tam wyścig nie pójdzie po myśli. Najważniejsze, że cało i zdrowo wracamy do domów. Dwa punkty do Zielonej Góry to też jest kolejny mecz, który gdzieś tam buduje morale i podnosi pewność. Ale czujność zachować musimy i pokorę, bo to jest tylko i wyłącznie sport. Powtórzę się po raz chyba enty i będę się powtarzał. Prawdziwe ściganie dopiero przed nami. Klucz był taki, że od samego początku właściwie odczytali żużlowcy Falubazu ten łódzki tor. Czy to takie uproszczenie? No tak, pojechali zawodnicy próbę toru, gdzieś tam ustawienia, które sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy wszyscy wspólnie, zadziałały od początku. Później korekty też szły w dobrą stronę. Jak było widać, na tle przynajmniej drużyny łódzkiej pojechaliśmy dobrze i szybkości gdzieś tam nie brakowało. Także od początku było dobrze, liderzy jadą swoje, juniorzy to wrzucają. Najbardziej mnie cieszy powrót Luka Beckera, który jak po takiej długiej przerwie jedzie za dobrze. Trochę dzisiaj nerwowo, ale to tak będzie jeszcze jakiś czas, on potrzebuje trochę rytmu startowego, ale będzie mocnym punktem, jestem tego przekonany. Ty tonujesz te nastroje, bo tutaj można spotkać takie opinie, no na Falubas to nie ma mocnych. To jest sport, tylko i wyłącznie sport.